wysłanie niewielkich, ale świetnie wyposażonych i wyszkolonych grup żołnierzy sił specjalnych jest najlepszym sposobem na przeciwdziałanie dalszej eskalacji konfliktu, bądź też może wprowadzić do zupełnego jego zażegnania. Obywatel Polski powinien mieć świadomość tego, że gdy znajdzie się w przypadku zagrożenia swojego życia, jest w Polsce siła, która się o niego upomni. Jednostka GROM jest jednym z ogniw bezpieczeństwa państwa. GROM jest w stanie realizować operacje zarówno w środowisku lądowym, jak i w środowisku morskim. Dedykowany zespół morski jest w stanie wykonywać operacje przeciwterrorystyczne na platformach wiertniczych, na statkach, bądź uwalniać pasażerów z promów. Cele uzyskiwane przez żołnierzy sił specjalnych są celami strategicznymi nie tylko w kontekście militarnym, ale również politycznym bądź ekonomicznym. W sytuacjach, gdzie wszystko zawiedzie, gdzie ktoś zdecyduje się nacisnąć czerwony guzik z nazwą GROM, mamy jeszcze nadzieję i mamy szansę na to, że wszystko można jeszcze naprawić, wszystko można odwrócić. Operacja Hostage Rescue, czyli operacja, która ma na celu uwolnienie zakładników, to królowa taktyk. Niebezpieczeństwo jest integralnym towarzyszem szkolenia operatora GROM. Cel, który stawiamy sobie, i przewartościowanie, czyli nasze życie, dajemy na drugi plan po to, żeby uwolnić zakładników. Jedynka jest tu, dwójka. Powoduje, że przygotowanie do tego typu misji jest trudne, natomiast satysfakcja, która przychodzi po operacji, jest niewspółmierna do wyrzeczy. Mówimy o życiu ludzkim, o życiu zakładników, o ludziach, którzy wbrew swojej woli dostali się w ręce oprawców. Mam za sobą około 100 operacji bojowych i przyznam się, że moment taki, gdzie oddaje się żywego człowieka w ręce rodziny. Jedynka do dwójka, dwóch zakładników, do desantu gotów. Zrozumiałem, desant. Są to chwile, dla których warto się poświęcać, dla których warto żyć. Dla których warto wejść na bardzo trudną drogę, jaką jest droga operatora jednostki GROM. Precyzja strzelecka i trening taktyczny, który prowadzony jest w jednostce, wymaga tysięcy godzin treningu. Trenujemy aż do bólu, do tego momentu, gdy pojawi się pamięć mięśniowa. Operator nie ma czasu na mierzenie. To musi być nawyk. Tobie, ojczyzno, to motto przejęliśmy wraz z tradycjami, które dziedziczymy po cichociemnych. To było ich zawołanie i to jest zawołanie, które dla nas jest wciąż żywe i aktualne.